Marcin Bartkiewicz, uczestnik drugiej walki na dzisiejszej gali KSW 15. Marcin, jak oceniasz werdykt, który zarządzili sędziowie po twojej walce z Marcinem Różalskim? No to znaczy werdykt był, no, moim zdaniem, taki jakiś, no nie, nie mogę nie powiedzieć, że niesprawiedliwy, no bo rozstrzygnięcie jest rozstrzygnięciem, wiadomo, sędzia ma prawo nie dopuścić tego do walki. Nie wiem, czy też nie wynikło tam nieporozumienie z sędziami, bo tam były jakieś pytania w związku z tej kontuzji. Czy chcesz walczyć, czy coś tam, no wiem, że tak, później, że drugi raz było rozcięcie, że coś tam, nie wiem, może jakieś nieporozumienie między nimi, ale no, na to co mogę poradzić, no walka była moja, mogę powiedzieć, no wiadomo, tam trochę się zmęczyłem w drugiej rundzie, ciężka waga, no, chociaż rzuciłem 10 kilo do tej walki, ale no, co, no, kontuzja wyeliminowała, chociaż prowadziłem pierwsze, drugą rundę, same obalenia i tak dalej, no, nawet spojrzę na twarz, nic nie mam zrobionego, no, jedynie to rozcięcie, nie wiem, nawet nie, muszę zobaczyć, bo powtórka, gdzie to podobno, trener mówi, że gdzieś łokieć wszedł niechcąco, bo to nie od kolana, bo kolano szło tutaj na wszystko na ochronę, więc gdzieś tam chyba łokieć poszedł, nie wiem dokładnie. A powiedz, zaskoczył cię czymś Różalski, bo spodziewałeś się pewnie kopnięć jego? Nie, znaczy... Walkę, dowiedziałem się, że będę walczył dwa tygodnie temu z Różalskim, bo w ogóle zastępuje kogoś innego w tej walce. I wiedziałem, że będzie wobec Stójkowicz, jest mocny zawodnik, no, mistrz świata w końcu K1. I wiedziałem, że będzie chciał mnie kopać i tak dalej, a nie zaskoczymy niczym, bo się tego spodziewałem. A powiedz, bo zaliczyłeś dużo obaleń, już od początku powiedzmy kontrolowałeś walkę, z przebiegu walki wyglądało na to, że prowadzisz, czy ty też miałeś takie odczucia? Tak, tak, cały czas wiedziałem, że prowadzę tę walkę, tak jak w pierwszej i drugiej rundzie, za same nawet obalenia, no, tak jak mówię, no. A co myślisz o tych przerwach, o tych przerwach, które sędziowie... W ogóle żółtą kartę, że mogę przerwać, żółta kartka, za co, jak ja pierwszy raz złapałem liny, złapałem owszem liny, ale nie złapałem liny, żeby tylko złapałem, chciałem go złapać... Była tam lina taka, która tam, nie wiem dokładnie się to nazywa, trzyma dwie liny. I to nie było moje złapanie w sensie, żeby się podtrzymać, tylko chciałem jego, jeszcze musiałem ręce przykładać. A te drugie złapanie było, to fakt, to było moje winy, ale to było pierwsze złapanie, a nie trzecie, ja nie wiem za to, że to kartka była. Powiedz, Marcin, pamiętam twoją walkę ze Stawem Ekonomów. Dawno temu. Tak, tak, tak. Pamiętam i to była dramatyczna walka. Czy to była cięższa walka od tej dzisiaj? Nie, nie była cięższa, do tamtej walki w ogóle nie byłem przygotowany, bo to była ostatnia walka na Wembley Arena w Londynie i zaskoczyli mnie po prostu propozycją, gdzie ja byłem na wakacjach i w ogóle ja do tego zawodnika trenowałem może z tydzień, byłem bez kondycji, bez niczego, rzucili mnie na duże show, moja druga walka w życiu i zjadła mnie trema, bo kondycyjnie może i byłem słaby, ale też w pierwszej rundzie już byłem w rozwalony łuk, w nos, wszystko, tylko po prostu zabrakło doświadczenia. Powiedz, jesteś zaskoczony, bo frekwencja jest bardzo dobra tym, że publiczność dopingowała was obu, raz ciebie, raz... Bardzo się cieszę, że publiczność miło zareagowała na nas dwóch, bo tu nikt nie jest wrogiem, po prostu jesteśmy fighterami, trzeba stoczyć walkę, a później wiadomo, napijemy się piwa, porozmawiamy i cieszę się, że publiczność nas wspiera obu. Chciałbyś rewanżu po tej walce? Chciałbym z nim rewanżu w K1. O, to jest ciekawa propozycja. To jest fajne, bo to w ogóle jak miałem... taki zamiar powiedzieć, jakbym wygrał tę walkę, jemu zaproponować właśnie w K1 na zasadach jego po prostu. Tylko ja nie mam licencji, nie wiem, można jakoś pewnie zorganizować to inaczej, bo w Londynie można nawet zorganizować, bo w Londynie walczyłem w K1 i to było bez licencji. Powiedz, co teraz dalej? Mam za tydzień walkę w Londynie. Tylko mam za tydzień walkę w Londynie z Janem Hopkinsem i tylko teraz zastanowimy się, co z tą kontuzją. Czy dopuszczą mnie do walki. Marcin, serdecznie dziękujemy ci za krótki wywiad. Dziękuję. Mam nadzieję, że odniesiesz sukces za tydzień i nie będzie już takich wątpliwości jak tutaj przy tej walce. No i liczymy na to, że jednak dojdzie do twojego rewanżu z Marcinem Różalskim, czy na zasadach MMA, czy na zasadach K1. Dziękuję ślicznie. Dla naszych fanów Marcin Bartkiewicz, pozdrawiam doktor. Wszystkich fanów MMA. Dziękuję bardzo.